Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony Gibolino i witam was w kolejnym odcinku z serii Rolnik z Podlasia. Jak widzicie, znajdujemy się na sklepie, a to dlatego, że będę sprzedawał 60, a po sprzedaży przejdziemy do wykopków buraków, czyli do kampanii buraczanej. Cukra oczywiście mi pożyczyła ropę, już tam czeka na polu. Poza odcinkiem troszeczkę sobie tam pokopałem, że tak powiem, ten poprzeczniaki tam tylko. Dobra, bierzemy się za sprzedaż i idziemy kopać buraki, a później się weźmiemy za prasowanie jeszcze. I tak, a dlaczego w ogóle ja ją sprzedaję? A to dlatego, że tej praktycznie nie używam, bardziej tej drugiej 60 używam, więc mi jest na razie niepotrzebna. No i spokojnie, nadal będę miał cztery ciągniki, bo mam w planie kupić właśnie nowy ciągnik też. Ale dobra, bez żadnego gadania, sprzedajemy. I jedynie kwota 56 tysięcy na koncie. Ok, więc przechodzimy do pracy. No, tyle właśnie wykopałem. Tu już tylko taka hałda jest tych buraków, więc nawet będzie chyba słabo burak, jeśli chodzi o buraki. Ale cóż, jak się nie dba, to się ma niski plon, więc lecimy niestety. Myślę, że będzie jeden zbiornik i chyba nawet nie więcej. No chyba właśnie podejrzenie. No, muszę tutaj zmienić, dobra. Ok. W następnym odcinku możecie się spodziewać przebudowy gospodarstwa, oczywiście. Myślę, że pokój będzie przebudowa. Owijania balotów, lucernu jeszcze tego nie zrobiłem. No i spokojnie będzie owijanko, więc luzik. A na jutro możecie się spodziewać spodziewać się odcinka z serii Polski rolnik za granicą. Bo dawno nie nagrałem z tej serii odcinka, więc teraz chyba nadeszła właśnie ta okazja. Szkoda, że tak mało będzie buraków.
W następnym sezonie będę musiał posiać te buraki koło gospodarstwa. Ponieważ no, podejrzewam, że tam będzie tych buraków no, o wiele więcej niż to. To na pewno. A, poza odcinkiem ogarnąłem sobie to pole tamten, co kupowałem te małe. Bo połączyłem to sobie w jedno, zwapnowałem, zorałem. I teraz jest ładne duże pole gospodarstwa. No. Co tu by jeszcze powiedzieć? Okej, teraz chyba sobie tutaj to skopię, ten trójkąt. Mi już to tutaj zrobione na luzie. Tutaj przejdę tego drugiego kawałka. Ten, myszy już nie będę pożyczać od cukrowni, bo jak już mówiłem, mam w planie właśnie rozbudowę gospodarstwa, nowe nabytki w ogóle, więc po prostu wezmę łychę i ciągniki normalnie tą łyżką załaduję. Mieszka sobie zebrałem. Za tej strony sobie pojeżdżę. Można jest kabinę. Myślę, że już to chyba opróżnię. Nie wiem, zobacz. Chociaż chyba raczej. Nie no, pojadę jeszcze tam, zrobię to do pełnego. Wtedy opróżnię.
ogólnie ta ropa bardzo fajnie się ten dopasowuje do terenu. Jak widzicie, no przystawka jest tak troszeczkę krzywo, żeby się dopasować. No i tu widzicie, rowa w stosunku do pola, że tak krzywo stoi, bo koła się po prostu dopasowują do terenu. Zbiorę. O. I sobie wrócę. Dobra. Ogólnie odcinek nagrywam we wtorek o godzinie 19:00, o 19:00 chyba 40 zacząłem nagrywać. O 19:00, o 9:00, dobra, nieważne. A wydam go w środę, czyli jutro, jakoś w godzinach popołudniowych. Myślę, że przetnę, wyrównać. Ładnie mam wyrównane. Robię to mi z powrotem i opróżnię. O, tutaj ten tu pasek zrobię tylko. Wtedy pojadę opróżnić, bo tu dojadę, myślę, że będzie 80% około. Więc będzie trzeba opróżnić już. Całego na pewno tego nie zmieszczę. Na takiej opcji nawet. Chyba nawrócimy, o.
Ciszę mogę rozłożyć. Ciszę mogę wysypać. Albo czekaj, a właśnie, jeszcze sobie tutaj mogę wysypać. Okej. Dopiero teraz się ładna fauna nawet usypała. No mało braków, mało. Kurczę, mało. Myślałem, że będzie większy. Będzie więcej tych buraków, a to tylko tyle. Ale cóż, nic tak nie zrobię. Pewnie jakbym zadbał, to pewnie by był większy ten prąd. Dobre i to. A nie będzie jutro przebudowy, tylko trzeba sprzedać te buraki. No. Pozałcinki sobie poprzyspieszą sobie trochę czas. Żeby był ten, żeby znaleźć tą dobrą cenę, bo na razie jest słaba. I wtedy nagram odcinek ze sprzedaży. I później dopiero po sprzedaży będzie przebudowa. O. W sumie to teraz... W sumie to mogę te buraki tam sypać. Ale nie wiedziałem, że tak będzie sypać i... A, dobra, już wiem czemu ten tutaj nie sypię, tylko tam. Bo gdybym pożyczył ropę, no to by się ropa nie zmieściła, ani ciężarówki, ani nic. No tam by się akurat zmieścili, ale że ja nie będę pożyczał. Mogę tutaj sypać, gdybym wiedział. No ale dobra to. Fajne, że będą buraki skopane. Będą jakieś chyba trzy przejazdy. No, to na pewno.
się powinien ten kurmy ziemniaki, ale to nic. Kawałeczek. No bo jeden tylko przejazd będzie tutaj. Jak tak, jak będę jechał tak jak teraz, to może ten. To będzie przejazd wtedy tylko. Nie mam w myśli, żeby kupić sobie ropę, ale tu jeszcze to muszę w ogóle zarobić. Teraz cofnę. Kurde. I buraczki ładnie są skupane. Szkoda, że tak mało. Dobra, to. Ładnie wszystko wykupane. Co do jednego chyba. O Jezu, się zahaczyłem. No, tam pewnie gałąź. Kurde. Okej. Co mogę wyłączyć już? Wysypiemy. Złożę. Tu zostawię. Jak sobie oni ją sami odbiorą. A, no. Gasimy. Teraz się zdepniemy do Zetura. Albo nie, do Ursus. Na lucernie robiłem Zetora, to teraz sobie porobię Ursusa. Oczywiście dużym, bo ma, nie da rady. Tą prasą. No jest jakie logi. Solimy.
Cofniemy. Dobra. Otworzymy. Za dużo maszyn tu chyba mam. No dlatego. A właśnie, jeszcze sobie baloty siana zwiozłem, a baloty słomy niestety sprzedałem, bo jeszcze trochę mam, a jeszcze mi przybędzie, jeszcze dwa pola ze słomą mam. Więc... A! Poczekajcie, zaraz powiem. Się odlaguje tylko, o. Przemalowałem sobie przyczepę. A taki mniej więcej jaki była. W jakim była kolorze. I dorzuciłem jeszcze większe burty. I dorobiłem w końcu zaczep. Teraz autosanka jest autosanką i chowo jest chowo. I tyle balotów z tej jednej łąki było. Jezu. O, tyle. Już jest sporo też. Mniej więcej chyba tyle jest to lucerny. Dobra, jedziemy. Ogólnie albo te baloty przeniosę gdzieś, albo tu po prostu przemaluję teksturami, bo to makabra wygląda. Z tą lucerną, która w baloty tam wrasta. No więc tak wygląda właśnie to pole, no jest przeogromne. Czy no przeogromne może nie jest aż tak mega, ale jest. Jest duże. Pewnie gdybym takie za jednym razem kupił, tylko jakby było... Gdyby to pole nie było podzielone na mniejsze, to pewnie bym zapłacił o wiele więcej. Pewnie bym zapłacił 200 tysięcy około. No, jestem ciekawy, ile to będzie balotów. Pracujemy.
już mniejszym, ale wywalony. Robimy kolejnego. Nie no, trochę będzie tych balotów. Tam jedzie samochód. Poszukamy, o. Dobra, jest drugi balot. Nie ciekawy, ile na tym polu by dał buraka. No jeżeli było dość. Nie no, to by było więcej na pewno niż na tam. Chociaż nie wiem. Który czwarty balad już? No patrząc na te pokosy, to tu będzie bardzo tu grubo dość. No. Może i być dużo dość. No tu fajnie widać, jak ten balast wrasta, o. Widzicie? Wygląda fajnie. Fajnie, że widać tą belkę. Proszę.
około 10 ludzi z powrotów. Już pełna autosanka jest. Stój. No tak sobie pojedziemy, chyba że zbiera to. Wolę beleczkę. I lecimy dalej. Na pewno ta moja przyczyna będzie pełna, cała. To co za zakupię od sąsiada też będzie pewnie pełna. No, będzie grubo balotów. Gdzie gruby stosik. Sobie na winę, o.
myślę, że dojadę do końca tego pokosu i będziemy kończyć. Zbyt drugiego odcinka też nie chcę robić. No to takie... Nie no, nawet... Nie no. Minuta i... Będzie wszystko. Nawet nie minuta. W tym odcinku to by było wszystko. Jeśli wam się filmik spodobał, oczywiście dajcie łapkę w górę. I się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.